Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj naprawdę bardzo duży zestaw z Minecrafta. Jest to nowoczesny domek na drzewie. Zaraz go wam pokażę, więc jingle! $909 elementów za 550 zł katalogowo to naprawdę spora cena. W Alto aktualnie, jak sobie patrzę, 427 zł. Przyzwoicie, ale nadal uważam, że można mieć taki problem, że jest to zbyt wysoka cena na taką ilość elementów. Natomiast mamy tutaj bardzo dużo sporych plate'ów, mamy też sporo dość dużych klocków, mamy też, myślę, całkiem przyzwoite minifigurki, dlatego że tak, jest tutaj naładowany creeper, jest skórka pandy, skórka ocelota, jest zombie, są dwa kurczaki i kot. No i też jeśli chodzi o wygląd tego domku, możemy go sobie oczywiście porozkładać na moduły, zaraz wam to wszystko pokażę już na stole, bo teraz to światło mi się odbija, pudełko jest dość duże i szczerze mówiąc średni komfort jest pokazywania tego w tym ujęciu, więc może nie będę tego robił, tylko po prostu idźmy na ten stół i zobaczmy to pudełko z bliska, bo też je sobie chcę pooglądać i po prostu już najzwyczajniej w świecie rozbebeszyć. Lubię estetykę minecraftową na pudełkach, to bardzo fajnie jest wkomponowane, bo jakby to, co jest zrobione z klocków, jest tak wklejone w to całe otoczenie, że mam wrażenie, że to jest po prostu taka idealna całość. I tutaj myślę, że pod kątem takiego designu wykonano świetną robotę. No a z tyłu możemy sobie zobaczyć, co tutaj się znajduje. Po pierwsze drzewo, na którym jest ów domek ulokowany. No a tutaj mamy poszczególne elementy tego domku i są takie trzy segmenty. Tutaj też mamy pokazane wszystkie akcesoria. Spoko to wygląda, ja też jestem w ogóle ciekawy tego naładowanego creepera, więc może go zaraz tam gdzieś wyłowię. Natnę plomby i wysypię wszystkie worki wraz z instrukcją. Dobra, całkiem sporo tych elementów. No i tak, instrukcja zafoliowana, ekstra, fajnie, cieszę się, instrukcja pionowa, podwójnie ekstra. No a teraz tak całkiem poważnie, tutaj widzę, że jest worek numer 9, nie wiem, czy to jest już taki worek ostateczny, ostatecznej ostateczności, czy jeszcze jest worek numer 10, ale nie ma, bo przecież mógłbym policzyć, ale jestem dzbanem. Dobra, dziewiątka jest najwyższa. Próbuję namierzyć tego creepera, żeby sobie zobaczyć, jak on wygląda z bliska. I pewnie wy go już widzicie, a ja przydzbanie po raz drugi. A dobra, tutaj jest chyba głowa tego creepera. Tak, jest głowa. Głowę zlokalizowałem, więc też i całe ciałko powinno się tutaj gdzieś znaleźć. Ale nie widzę, bo jestem ślepy, jak kret, który wychylił się z ziemi, żeby spojrzeć na słońce, więc nie będę już szukał creepera, idę to poskładać i zaraz creepera będę sobie już oglądał, jak złożę zestaw, no ale u was to potrwa ledwie pstryknięcie, ja muszę złożyć jeszcze ten set, ale zaraz do was wracam. Domek na drzewie już stoi, naprawdę fajnie się go składało i też myślę, że ta modułowość, możliwość ściągania segmentów daje dużo frajdy. Co do samego wyglądu, on po zbudowaniu prezentuje się według mnie chyba nawet lepiej niż na pudełku. Jest naprawdę taką ciekawą minecraftową konstrukcją. Może no, do kopalni creeperów trochę mu daleko, ale i tak uważam, że jest całkiem w porządku. Mamy tutaj nawet fragment wody, mamy jakieś drzewko. Jest sporo akcesoriów w środku tych pomieszczeń. Bo możemy sobie do nich zaglądać, ale możemy je też oczywiście demontować. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Pościągam minifigurki, bo je pooglądamy na końcu i będziemy mogli mieć frajdę z tego domku. To tak jeszcze na szybko, zanim przejdę do omawiania konstrukcji. Najpierw ściągamy koronę z tego drzewa, ściągamy to pomieszczenie, to i tutaj na dole zostają nam te ostatnie, więc jakby tutaj już wam tego nie będę dalej pokazywał. Pooglądamy sobie teraz to wszystko z bliska, tylko jeszcze przypnę z powrotem dach, no bo tak bez dachu jakoś łyso. No i co, zaczniemy może od góry, więc zmienię kadr, będziemy sobie to zaraz eksplorować. Z każdego z budynków wychodzi drabina, żeby oczywiście łatwiej się przemieszczać. Mamy też oczywiście w każdym z nich pochodnie. Tutaj znalazła się również skrzynia ze skarbami. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Najbardziej chyba uwagę przyciąga ten okrągły tile 1x1 z nadrukiem. I to chyba taka największa ciekawostka w tej skrzyni. Co do pozostałych elementów. Znalazł się tutaj jeszcze fotel, mamy oczywiście dynamit. No i tutaj też zwisają pnącza, ale to jest chyba najsłabiej wyposażony fragment tego domu. Zejdźmy piętro niżej, tam chyba jest ciekawiej.
A piętro niżej znowu zwisają pnącza, które ozdabiają te konstrukcje z każdej strony. Tutaj mamy kanapę, no i oczywiście w środku też znajdziemy wyposażenie, takie trochę kuchenne, ale jest i łóżko, kolejna pochodnia, no i oczywiście znowu tutaj też znajduje się drabina po to, żeby zejść niżej. Tylko przykładowo, wezmę sobie dowolną minifigurkę, gdybym ja tutaj się chwycił tej drabiny i bym spadł tak z 2 metrów, to można sobie coś zrobić, na przykład skręcić kostkę czy coś, no ale nie ma na to chyba rozwiązania. Jeszcze nam zostały do omówienia te elementy, które pojawiły się na parterze, więc tam też warto zajrzeć. A na parterze mamy dwie części budynku. Tutaj z tego co widzę, to chyba jest wanna. Też jest oczywiście pochodnia i nic więcej tutaj się nie znajduje, ale można przyjść i się wykąpać. Tutaj znowu znajdują się pnącza i trochę te płytki tak jakoś średnio są tutaj dopasowane. O, musiałem to poprawić. Jakieś takie względy estetyczne. Jest kolejne łóżko i oczywiście możemy sobie wyjść na zewnątrz i tutaj rośnie drzewko. Rosną też marchewki, nie wiem co to jest, dawajcie znać, bo nie ogarniam. I co bardzo mi się podoba, to ten taki transparentny zielony klocek 2x2. Szkoda, że tylko jeden, gdyby było ich więcej, to na pewno bym się cieszył, bo zawsze takie niestandardowe elementy po prostu sprawiają mi frajdę. No i myślę, czy tutaj jest jeszcze coś wartego zwrócenia uwagi, a chyba nie, więc możemy sobie na spokojnie przejść do omawiania figurek. Minifigurki są 3, ale w sumie figurek jest nieco więcej, no bo creepera, kota czy kurczaki też warto w nie wliczyć. Zacznę może od zombiaka. Wygląd dość prosty. Tutaj ewidentnie nie ma szału, no ale też postać jest odwzorowana względem tego, jak wygląda w grze, więc też niczego więcej nie można oczekiwać. Natomiast bardzo dobrze prezentują się skiny Pany oraz Pany Pandy oczywiście oraz Ocelota. Panda wygląda w ten sposób, jest wyposażona w kilof, ma tutaj dużo nadruków z przodu i z tyłu na torsiku i całkiem fajnie wyglądają te głowy, ale chyba i tak lepiej od pandy wygląda Ocelot, przynajmniej w mojej opinii. No i też jeśli chodzi o nadruki, to one wyglądają w ten sposób, a w ręku dzierży miecz. Mimo wszystko chyba i tak najlepiej wygląda ten naładowany creeper. Mamy go tutaj oczywiście wykończonego tymi transparentnymi elementami. No i dalej mamy kota. Kot przypomina Ocelota, ale w sensie nie skina, tylko tego zwykłego, którego jak może pamiętacie miałem kiedyś porysowanego. Dodatkowo kot jeszcze je sobie rybkę i mamy dwa kurczaki. Jeden ma rozłożone skrzydła, drugi ma je przy sobie. Bardzo dobrze wyglądają te elementy, które oczywiście tutaj odpowiadają za głowy kurczaków, bo są naprawdę świetne. No i one tak mogą się teraz dziubać, gryźć. W ogóle naprawdę bardzo podobają mi się te zwierzaki i no jakby nie patrzeć, Minecraft no zwierzakami stoi, bo one mnie od samego początku przekonują i kurczaki gdzieś tam do tej mojej zwierzęcej topki minecraftowej mógłbym wcisnąć. Być może domek na drzewie nie zostanie moim ulubionym zestawem z Minecrafta, ale wygląda naprawdę przyzwoicie, mnie się podoba, głównie przez tą modułową konstrukcję, że możemy sobie ściągać te fragmenty domku i w jakiś sposób je oczywiście przemodelować, tylko też tak, żeby do siebie pasowały, ale jakby nie patrzeć, naprawdę daje to radę i ja pamiętam mój pierwszy zestaw z Minecrafta, który pokazywałem na kanale, po prostu kupiłem go, żeby sprawdzić tę serię i mimo tego, że nadal w Minecrafta nie gram i jakby daleki jestem od tego, żeby grać zacząć, to zestawy z Minecrafta mnie przekonują. Przede wszystkim dlatego, że są świetnie odwzorowane w stosunku do tego, jak ten świat jest wykreowany w grze, a po drugie wydaje mi się, że też fani gry po prostu są zadowoleni z tego, że te zestawy naprawdę dają im frajdę i klocki Lego są po prostu świetnym budulcem do tego, żeby świat Minecrafta przedstawić bardzo dobrze. No i zwierzaczki, no kurczaki są świetne, kot może mniej, ale kurczaki naprawdę mnie tutaj chwyciły i cóż mogę więcej powiedzieć, naprawdę spoko, jestem jak najbardziej na tak, tutaj wszystko po prostu jest ok i nie mam zastrzeżeń do tego zestawu, tak najzwyczajniej w świecie. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć! Oh.